Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Postal 2, Share the Pain, oczywiście w polskiej wersji językowej, z polskim komentarzem YouTube'owym. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Demon, jak już mówiłem wcześniej, to co? Atakujemy Arabów? Dobrze mówicie, to atakujemy Arabów, dobra. Pytanie brzmi, czy ja im poradzę? No raczej tak, dobra, tak zrobimy. Tu ponoć są takie dosyć interesujące fanty, może nie fanty takie. A, tak se zrobię, będę szybciej biegał. Nie wiem, czy faja jest mi potrzebna, bym kurna faję wziął, to dzięki temu miałbym więcej życia na tych Arabów, ale może na razie bez spróbujemy. No tak, nie wiem, nie jestem pewien, czy będzie mi potrzebna, a też nie chcę mieć zjazdu później, bo to lipa. Nie będę propagował tutaj palenia, sam nie palę i nie mam zamiaru palić, palenie jest ohydne, dlatego no bez palenia się obejdzie, tak jest. Wiecie, trzeci odcinek to już se można pozwolić na takie pierdoły typu atakowania Arabów w ich kryjówce, nie? No właśnie. Dobrze mówicie. Czekaj. To. No dobra. Dobra, mam pistolet. W razie czego mogę kamizelkę jeszcze podnieść? Ty, może jednak wziąć? Nie będę. Nie ma takiego palenia. Nie mam żadnej cichej broni, czyli będzie jednak Saigon. Trudno. Zginiesz wreszcie! Tak. Powoli się staram to robić, bo nie wiem, czy zara jaki nie wyleci na mnie, dobra. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle, co ty. Dobra, teraz już nie będę sejwował. Zamknij pysk. Już! A kurna, nie chcę. Jezu, ten kto projektował to miasto musiał być ostro naćgany. Okej, okay, nie mam jakiejś latarki? Nie mam. Bocz. Ale mam rozrzut! Granatami we mnie rzuca debil. Znaczy nie we mnie, tylko obok mnie. Jakby rzucał we mnie, to by już było po mnie. Dobra, muszę tak z przyczajki trochę strzelać. No. Kurna, ile ja już naboi straciłem. Wiecie, co by się przydało? Karabin snajperski. I to tak naprawdę bardzo by się przydał karabin snajperski. Bo w tym momencie jest bardzo ciężko tych arabusów tu zdjąć. Karabin snajperski byłby naprawdę zbawieniem, uwierzcie mi. O, mam apteczkę, dobra. No póki co jeszcze mnie tak nie zjechali, to może apteczki nie będę brał. Tu się też strasznie, kurna, tak pałętam. W sensie strasznie luźno się tutaj czuję, co może się skończyć moją śmiercią na końcu, ale no, póki jeszcze żyjemy, to żyjemy, nie ma co się martwić na zapas, nie? Dobra, wytłukłem jakoś tam część tych arabusów. Tylko jeszcze pytanie, czy ja mogę sobie tak luźno przejść po tym, czy nie? To chyba tylko ścieki są, więc chyba? Dobra, save, teraz mogę, bo już jakiś czas jest. Ja wiem, że save'uję często, ale chcecie, żebym często ginął? Nie, no ja też nie. Ty zobacz. Co to? Elektryczne zamki. Wyłączenie zasilania powoduje otwarcie pomieszczeń. Is that so? No dobra, to w takim razie to musimy zrobić. No tym to bez przesady. Tu już Glockiem jest lepiej. Ty, Glock jest dobry. Glock jest bardzo dobry. Ja pierdzielę, to na hita bierze, lol. Po co ja się tu pieprzę z jakimi karabinami? Bierę Glocka, jeden strzał i po człowieku. Lol. Nieźle. Dobra, 18 jeszcze kamizelki. Muszę naprawdę o siebie uważać, ale w tej grze ciężko jest się tak strzelać na luźno z jakimkolwiek Arabem czy czymkolwiek, co tutaj łazi. Uwierzcie mi, to nie jest proste. Więc nie widzicie mnie o to, że ja czasami będę dziwne tutaj odpały miał, ale to naprawdę nie jest takie proste, a nie mogę ja za bardzo się wychylać. A to jest Zeta, ja nie chcę tego wyrzucić. To jest tak, kłócanie, to jest, o Jezu, Team Say. Nie mógł się tak wychylać, Q i E, ale Q jest kopnięcie i nie mam za bardzo tego jak zrobić. Tutaj tabem też się coś wywołuje.
Kapsem? Kapsem niby nie, ale... Ale dobra, że nie będę się pieprzył, bo takie wychylanie się by pomogło. Kurna, może jednak... Jakoś sobie to ustawię pod ten, bo to jest jednak przydatne. Jak ja ci to zrobię? Zwrot w prawo, w górę? Może działania? Skok? Samobój? A, można się samemu zabić. Także to jest dobra opcja, ciekawa, ciekawa, działa, działa. Poprzednia broń, wyrzuć broń, nie. Czy ja mogę w jakiś sposób się tak wychylać? Gadka do zespołu. Sterowanie, nie, dobra. Ruch, to w ruchu będzie. Zwrot w prawo. A co to jest te? Czekaj, aha, to jest to. A to nie ma takiego wychylania się normalnego. Szkoda. Dobra, Glock. Ja nie wiem, czy to jest Glock, to się, ja nazywam to Glockiem, dlatego, że mi pasuje. Po prostu jakoś się przyzwyczaiłem, że każdy pistolet, taki ręczniak, pistolet, no taka broń ręczna, to jest dla mnie Glock. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu jakoś mi to pasuje, pasuje mi ta nazwa do takiego typu broni. Dobra, tak powoli. Stamtąd wyjdzie Arab, jak nic. Najpierw muszę to wyczyścić wszystko, całą to lokację, a później będę mógł się panoszyć. To jest dobra opcja. Tutaj większość z nich jest... O! Matko! Wracamy na dół, muszę apteczkę wziąć. Jezu, jaki Saigon! Nie, muszę się wrócić po tą kamizelkę i apteczkę. LOL! Nie sądziłem, że tak hardkorowo tu będzie, że Araby będą wszędzie. Chociaż to miałoby sens, bo... To jest ich siedziba, więc to, że oni tu są, to nie jest jakoś turbo dziwne. Dobra, apteczka jest, a teraz jeszcze kamizelka. Dobra, nikt mnie nie zabije? Może nie. Znaczy, czy mnie nikt nie dźgnie jakoś od tyłu czy coś. Tu była kamizelka. Chyba jednak będę musiał to faję zapalić. Tak jest. Dobra, ale nie róbcie tego nigdy w rzeczywistości, bo to jest złe i złe. Dobra. 125. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Ale później jest zjazd. Jakie to jest gówno celne, naprawdę. Ten karabin jest do dupy, a to zobacz. Jeden strzał i jeden trup. Tyle. Dobre. Ja nie mogę. Tylko jest lipa, jeżeli chcesz strzelać szybko, to nie zrobisz tego, za cholerę. Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie wiem. Dobra. Jakoś nam idzie, ale kurna, ta kamizelka to schodzi momentalnie. Muszę się chyba ruszać, jak w CS-ie muszę. Ho, ho, ho! Jest apteczka. Fajnie, że jest. Co my tu mamy jeszcze po tej stronie? Walnęło mnie stąd? Zobacz, jaka to odległość jest i złapało mnie. Łoda, bullshit. Dobra, tu są apteczki. Tym mogę zgasić pożar i siebie ponoć mogę zgasić, jak się podpalę. Będzie trochę dobrze to przygasić, bo chcę tutaj zebrać fanty. Mogłem w sumie tak tych arabusów unicestwić, po prostu... Wiecie, po prostu strzelić w to beczkę, no ale trudno. Mam jednego granata. Mogę tym zawojować świat, naprawdę. To tak, pomieszczenia... O, zobacz. Skąd on się tam wziął? Nie mam pojęcia, oni się pojawiają w randomowych miejscach, naprawdę. Dobra. Strzelba. Myślę, że będzie niezłą opcją, zważając na to, że tu są w pomieszczeniu jestem. W pomieszczeniu jednak strzelba chyba lepiej działa. Tylko się... Wychylam łbem, patrzę! Tam jest. Dobra. Za wolno zmieniłem, już straciłem bardzo dużo życia, nie powinienem tyle stracić na takim etapie. A Arabów jest dużo, a życia mało, no nie, szkoda. Dobra, tam jest jeszcze broń, no amunicji to mi nie będzie brakować z pewnością. To my tu mamy, tam jest, zobaczcie w jakim miejscu jest kuźwa ta broń. Nie da rady jej podnieść. Oni wszyscy mają te M4, no to jest M4? Nie wiem jak to się nazywa. Chyba tak. Dobra, teraz wejdziemy. Dlaczego ja nie mam przybliżenia do tej broni? No by się tak przydało. Dobra, tu nic nie ma. Uuu, nie zdążył do mnie strzelić. Refleks. O, pa.
Amunicja. No, może być. Atak na siedzibę arabską. Może być, może być. Wreszcie ja im zrobię dżihad, a nie oni mi. To ma sens. Dobra, czy coś tu jeszcze jest takiego? Tam jest coś. Czy to nie jest granat? To są granaty. Tylko jakie ich ci kurna użyję? Jeżeli ich jest dużo w jakimś miejscu, to mogę te granaty rzucić, ale... Dobra, save. Quick save. Ciała znikają czy nie znikają? Nie wiem w sumie. Dobra, przejdziemy dalej. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bam! I wybuch! I ginę. Ma! To chyba są ci! Samobójcy. Niech ci się nie zdaje, że jestem nietolerancyjny. Zabijam przedstawicieli wszystkich raz. Porówno. Dobra! Zabijamy wszystkich przedstawicieli. Mhm. Coś tu cicho. Aż trochę zbyt cicho. Coś mi tu nie pasuje. Dobra. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Uuu! To było dobre. Przyznasz, dude, że to ci się spodobało, nie? Ale lepszą opcją jest to. Closed until Wednesday. Czyli do środy tu jest zamknięte, tak? Że w środę dopiero to będzie otwarte. Trochę lipa, że tutaj wszedłem wcześniej, ale trudno. Tam jeszcze dalej da się pójść. Tylko tam dalej są hardkorowe rzeczy już. Przynajmniej z tego, co słyszałem i z tego, co pamiętam. Tam chyba są jakieś... A zresztą nie będę wam mówił. No, zobaczycie, zobaczycie w swoim czasie. Dobra. Atak na siedzibę Arabów udany chyba. Nie wiem, czy coś tu jeszcze zostało do wytłuczenia. Chyba nie. No to cóż, możemy się wracać w takim razie i robić może jakieś questy. 12 minut odcinka w sumie minęło. A nie ma. To przecież z Fai było, więc... Średnio, nie, tam jeszcze są jakieś drzwi z daleka. To jak się tam dostać? Tutaj weszli ci. Kurna, jak tam wleść? O! O, no nieźle. W miarę mi się to udało. Teraz mi teraz jeszcze... Teraz mi teraz. Powiedz mi jeszcze, kurna, jak to zdjąć. Nie da się. Po prostu to tam zostanie po wieki wieków i nie da się, nie da rady tego stamtąd wyjąć. Jeszcze jedna rzecz taka, jestem ciekawy. Jak tu zasilanie się wyłącza? Bo w sumie to mi... Nie czuję się za dobrze. A, schodzi mu to już, dobra. Teraz mi życie zajdzie. O, w dupę jeża! Zobaczcie! Druga robota. Ile oni mają życia? Miłego dnia. Ja pierdzielę! Rakietami do mnie walą! Nie wierzę w nich. O, w dupę, samo naprowadzające? No nie. Ale byłby Saigon, gdyby we mnie trafili. Kurna mać. Gin, pasztecie. Dobra, patrzcie jak mi... O! Matko święta, nie, 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 nie. Samo naprowadzające pociski, nie. Skąd? A nie, dobra. Kurnał. Jezu, muszę papteczkę ruszać. Z powrotem, papteczka, apteczka, 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 apteczka. Jezu, widzicie, te faje nie działają za dobrze. Myślałem tylko, że ten atak będzie po prostu krótszy. I się w sumie tak rozwaliłem na ten, i widzicie, mam teraz 37 życia. To jest dobre na krótkie szturmy, a później trzeba szukać apteczki i już się leczyć, bo... Bo jest niewesoło, tyle wam powiem. Dobra, przejdziemy tutaj, chyba jakieś apteczki były, z tego co pamiętam. A tu zrespili się i dupa. 67, jeszcze. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego. No starczy, nie będę już do fulla sobie życia tam robił. Bo i po co. Kurna, czy ja wreszcie mogę się przedrzeć przez to ciustwo? Może tak. Zabawimy się, co?
O! Nie, 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 nie. Ja nie trafiłem. Szkoda. Otwórz te drzwi. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Udało się go zabić, ale... Dobra. Nie, tym ręczniakiem jest najlepiej z daleka ich załatwiać. Chociaż wolałbym osobiście snajperkę, no ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, safe. Bo teraz już sporo zrobiłem. Za apteczki. No, wezmę może to. Mam dużo amunicji. Kurde, ale... Wyrzutnia rakiet, oni się nie patyczkują, mówię wam. To nie ma co z nimi zadzierać, jak nie masz odpowiedniej... Tam wyposażenia odpowiedniego. Widzieliście, dlaczego już... Znaczy, już wiecie, dlaczego nie chciałem pierwszego dnia ich atakować. Tylko drugiego zaatakowałem. A to jest różnica. Dobra, tutaj nic. Jakoś jakbym tą elektronikę był w stanie rozpierdzielić. Jak to zrobić? Ha, no nie. OP jest ta broń, naprawdę. No zobaczcie, kurde, zawsze trafia. Jak nacelujesz na tym, to zawsze trafia. Tamten... Maszynówka ma odrzut, a to, to działa zawsze tak samo. Schował się. A może zrobimy tak. O fuck, nie udało się. Ule w łeb dostał kara granatem. Nie, no super, to było super zabójstwo. 10 na 10. Ja pierdziule. Dobra. Moim prezydentem jest Chuck Heston, a to dla was, małpy. No to dla was, małpy. O, ten szajs jednak działa. Dobra, jest apteczka, ale mi chodzi bardziej o to... Gdzie jest, kurna, takie coś, co się nazywa? Wiecie, co się nazywa? Może wyłącznik prądu, czy coś takiego, bo... Tam jest jakaś krata, którą można było przepłynąć i jestem ciekawy, co tam jest. A nie pamiętam, co to jest, serio. Dobra, tu nic nie ma. Da-da-da-da-da-da. Dobra, pusto. Jeszcze. Tepa, tepa, te. Zapis. Zobaczmy, co mamy dalej. Podejrzane to. No to wami rzuca, jest debil. No kurna debil. Dobra, ugasiłem się. Debil. Alalalalalala! Gdzie jesteście? Czaj. Uuu, pięknie. Ten granat tu chyba nie zadziałał. Albo zadziałał, ale słabo. Co to? Niezniszczalna butelka. To jest nowy patent amerykańskich szpiegów. Na uzbrojone drugie śniadanie. Dobra. Możemy tu zebrać ten. Ja nie chcę tym. Weź ty nie szalej, tym będziemy już. Czekaj, czekaj, czekaj. Musiałem to zrobić, jestem facetem, przepraszam. Halo, halo? Alalalalala, będzie zaraz. Alala. Boję się, że tu rakietą w pysk dostanę, ale może nie. Dobra, powoli już mi się udaje celować im w pysk, a nie w ciało. Ty. Przeszedłem tędy, tylko problem jeszcze jest taki, jak ja ci to otworzę. O, masz. Co się stało? Tam się otworzyło teraz, ta śluza. Tak. Oj, ja muszę tam pójść. A, Araby, no dobra. Ilu ich jest? Ja pierdziule. Pa. No, wryj dostał.
Teraz muszę uważać na nich, bo będą tutaj chciały wejść pewnie. Kurde, dobra. Będziemy się bronić. Tylko muszę zejść najpierw. Najpierw ich tu wystrzelam jak kaczki, a później będę się zastanawiał nad losem innych. Oni będą chcieli tu wejść z pewnością do mnie. Albo będą tam czekać. Chociaż nie wydaje mi się. Jezu. Dostałem! O nie, nie łopatą, nie łopatą. O Jezu, może być! Nie to! Jezu! Nie dość, że w ryja dostał, to jeszcze... To jeszcze w ryja dostał. Bronią i skopa. Bierz co chcesz, nie? Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Okej, 44 życia, marnie. Muszę się ogarnąć. Ilu ja ich zabiłem już? Czy może ilu zabiłem, to nie jest właściwe pytanie. Właściwym pytaniem jest, ilu jeszcze ich zostało do zabicia. To jest chyba lepsze. Czerwoni, może tutaj są. Sprawdzimy. Pyk. Dzień dobry. Czy tam nie ma tego typa przypadkiem? Nie widzę go. Czy ty? Widziałeś go? Co za debil? Ten typ czerwony na drabinie, ale nastawił mi się tak, że mogłem go w łeb strzelić. I nie musiałem się z nim bawić. No to super. To mi się podoba. Takie mi się podoba podejście z ich strony. To jest świetne. 74. Dobrze, że te apteczki tu są wokół, bo gdyby nie to, to byłoby średnio. To teraz tak. Bierzemy to, co nasze. To, co tam mieliśmy ogarnąć, ogarniamy. Pokaż się w ogóle. Ło, leci krwią za paskudziniem, a to ty się pokaż. Nie, to nie ty. A tutaj jesteś, to jest druga. Kim ty jesteś? Aha! Jesteś takim arabem, tylko w wersji żeńskiej. No to dobra, może być. Ale ci arabowie coś śmieszni. A! Dostałem! No chyba jednak. Chłopie. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Dobra, dobrze by było teraz na dół zejść. Ale żeby na dół zejść bez uszkodzeń... Czekaj. A, tam leczy ten czerwony, myślałem, że stoi. Żeby zejść na dół bez uszkodzeń, potrzebuję przejść drugi, następny raz tą drogą. Niestety. Jakaś kurna snajperka by mi się przydała, naprawdę. Tu jest snajperka w tej grze, ale kurna nie mogę jej znaleźć. Prawdopodobnie gdzieś znajdę, to jest kwestia czasu. Wiem, gdzie można znaleźć chyba. Blisko słoni, ale tam jeszcze nie byłem, nie pokazałem wam tej lokacji, ale to spokojnie. To się ogarnie. 100 życia, kamizelka by się przydała, ale nie ma tu nigdzie kamizelki. Arabowie to są twardzi ludzie, oni tylko apteczki, żrowie, wiecie, bandaże żrą. Łykają wodę utlenioną. I tyle. I to im wystarcza, z pewnością to im wystarcza. To też jest zamknięte do momentu, aż nie będzie chyba środa, czy coś takiego. Dobra, zapiszemy, czy to nie jest ta lokacja, co myślę, że jest. Bardzo możliwe. To będę lepiej powoli szedł, bo nie wiem, co może mnie spotkać tutaj. Nie wiem, czy to jest to miejsce. Dobra, powoli. Dobra, poszło. No stamtąd go ustrzeli. Ludzie, to jest snajperka, tylko bez przybliżenia, no naprawdę. Jezu, zobaczcie, jak to zdejmuje. Kurde, no po prostu jest super to. Działa, działa. No mówię, jak snajperka. Kurna, mać. Miałem 100, mam 95. Dobrze, że to nie sieka jakoś mocno. Maszynowy. Ale trzeba mieć na bani, naprawdę. Co za kurna debil. Dobra, pistolet miał. Poszedł. Gdzie jeszcze? A, stąd. Dobrze, że oni są idiotami, nie potrafią celować. Gdyby potrafili celować, byłbym już w dupie. Okej. Chyba jednak cały odcinek. Spojrzałem się na stoper akurat. Chyba cały odcinek jednak poświęcimy tej lokacji.
Bo jak widzicie, jest tego tutaj sporo. Tylko dajcie mi spojrzeć, czy tam coś jest, warto tam iść? W ogóle, może zacznijmy od takiego pytania. Czy tam się da wejść? To jest chyba istotniejsze. Może tak? Albo jakoś tak, nie da się? Szkoda, może tędy jako? Nie, nie da się chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, dobra, trudno. Jedziemy dalej. Świetna broń, nie wymieniam na nic innego. Podstawowa, ale normalnie celność to ma na 100% ustawioną. Czy ustawioną? 100% celność, po prostu tu nie ma opcji, żeby ta broń spudłowała. Chyba że gracz spudłuje, to wtedy tak. Dobra, poszedł. Kurna, muszę się rozglądać. Ja tak idę na pałę, się nie roz... Skąd? Pytam skąd? Wyczyściłem tą lokację. Nie pchać się, starczy dla... To dziwię, czyściłem! Jakim cudem tu jest szaraby? Skąd oni się biorą? To jest pytanie, które... Od dłuższego czasu zadaje sobie większość rządów w Polsce. Skąd się biorą Araby, że ich jest aż tyle? Dobra, znaczy rządy na świecie, nie w Polsce, co ja gadam. Co ja pieprzę, już też pieprzę bez sensu, dobra. Ci tutaj wytłuczeni, mam nadzieję, że to wszystko, jeśli chodzi o Arabów w tej lokacji. Jedziemy dalej. Coś jest? Nic nie ma. Papara, papa, tam nic nie wyjdzie. Kurna, to jest dalszy ten, dalszy ciąg kopalni. Lol, znaczy kopalni, fabryki. Jezu. Bierę. To jest w sumie taki... Oj, daj mi spokój. Dobra, padli. Którędy? Gdzie? Skąd? Tąd gdzieś, czy? Tu jeszcze Arab jakiś jest, tylko go nie widzę. A to może się źle skończyć, bo... Jak on mi właduje... Nie zajmowałeś przed chwilą? Chłopie, tu jest taka wartka akcja, że ja muszę przed... Czekaj, czekaj, widziałem smugę. Gdzie on jest? Tu żeś się podział. Leż. Moment, gdzie ja muszę iść? Muszę dotrzeć tam, czyli muszę po tych rurach zejść na dół. O, nie wiem jak ja stąd wyjdę później, ale to już później o tym pomyślimy. Może będzie jakieś wyjście długie. Miejmy nadzieję. No. Ej się, kurna, usuń, dobra? Moment. Moment, muszę się uleczyć. O ile jest, mam coś do uleczenia. Tak, mam trochę. Ale to nie jest nic szczególnego. No kota to nie zjem, sorry. Nie ma takiej opcji. Tam mogę wejść, dobra. Ała. Tak myślałem, że to może być zły pomysł, ale niestety. Tutaj. Skąd? No trafia we mnie dziad jeden, zobaczcie z jakiej odległości. Kurna, no to szalony jest. I nie mogę go trafić. To jest najbardziej przesrane. Tam jest faja, którą chyba sobie wezmę. Ale zapiszę, bo coś takiego jak śmierć tutaj może się stać. Ale dobra, potrafię w miarę tutaj wszystko ogarnąć. Czerwone, dobra, idziemy stąd. Czy idziemy dalej? Muszę tego... Matko boska, nie. Ja na zawał padnę przez tą grę. Gdzie nie spojrzę, to Arab. Lewa Arab, prawa Arab. Przód Arab, tył Arab. Arab. Ja Arab. Czekaj, góra. Cisza. A to mi się nie podoba, bo cisza to jest zawsze zły znak. Huh?
Matko Boska, na samonaprowadzający. Co teraz? On nie zniknie. Nie ma takiej opcji. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Dobra. Dobra, nie będę się z nimi bawił, po prostu zastrzelę wszystko. Jak leci, 39 życia. Jezu, ciężka ta misja jest, znaczy misja. Ta lokacja, oni mnie tu mogą zabić. Bardzo szybko. No, bardzo szybko, mnie tu potrafią unicestwić. Muszę naprawdę się mieć na baczności. Może nie wylecą gdzieś za moich pleców. Miejmy nadzieję. Dobra, 37. It's getting worse and worse. Okej. Nie no, może przeżyję tą misję, może. Takie mam marzenie, żeby tą misję przejść, ale to... Nie wiem, czy nie zostanie w sferze marzeń tylko. Za. O, to jest to, czego szukałem, patrzcie, kasa. Już mi lepiej. Wszystko, czego potrzebowałem. Jedna apteczka jeszcze została. Dobra. 100 życia. Możemy jechać dalej. Magazyn obrabowany. Się wydawało, czy jakiś pocisk słyszałem? Miejmy nadzieję, że mi się wydawało. Dobra. Do góry. Czas skończyć tą grę. Znaczy grę. Co ja pieprzę? Do lokacji. Tu można jeszcze pójść. Jak tam dotrzeć? Tutaj? No tak. Aha, dobra, to idziemy. Jeżeli... No chyba cię posrało, gościu, że jeszcze będziesz... No i chorzy są chyba! Jezu, widzicie to? Ja nie mogę. Dobra. Jesteśmy na końcu tej lokacji. Tutaj kończymy odcinek. Wow, długi odcinek był, ale... Dobra, zapisuję. I tu kończymy. Ja pierniczę. Jaka duża jest ta lokacja. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.